Stary schematy, stary patologiczna specia, tak. Ustawy refundacyjnej, która w 2012 roku wprowadziła sztywne ceny i marże na produkty refundowane. W Polsce mamy 3,5 tysiąca takich leków. Tak naprawdę tanie są jedynie suplementy wyprzedawane w aptekach sieciowych. To tylko na tych produktach rzeczywiście te różnice, o których mówię, mogą występować. Nie ma lekarstwa. Chodzi głównie o przekazy marketingowe, w których po prostu aptekarze sieciowi proponują różne promocje, natomiast tak naprawdę finalnie pacjent wychodzi, pacjent na paragonie ma wyższą cenę niż tak naprawdę potrzebuje. Pani Tomasz Eleno, Naczelna Izba Aptekarska. Dziękuję bardzo. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Sejmowa Komisja do spraw Amber Gold odsłoni inne patologie, Radko, ale pomimo specjalista Europejskiej Akademii Andrologii, jeden z 10 certyfikowanych andrologów w Polsce, na co dzień pracuje pan w instytucjach międzynarodowej, w instytucie medycznym, City Clinic, albo też i w Centrum Leczenia Pewności Fakty Medica. Panie doktorze, mężczyźni nie mają zmiany do w ogóle rzadziej chyba chodzą do lekarza niż kobiety. Moi pacjenci zazwyczaj są zaciągani przez swoje partnerki do lekarza. Jest to zazwyczaj związane z problemami, pary w zajściu w ciąży. Natomiast jeżeli chodzi o aspekt urologiczny, to też mężczyźni są bardziej w maczo i rzadziej zgłaszają się do lekarza, jeżeli zgłaszają się to już z bardziej zaawansowanym problemem. Panie profesorze, mam jeszcze pytanie, bo pan rozpoczął od tego straszenia, ale straszy się czasem też i ludźmi. Straszono prezesem Prawa i Sprawiedliwości, panem Jarosławem Kaczyńskim. Dziś jak gdyby tą rolę ma przejąć minister obrony narodowej, pan minister Antoni Macierewicz. Jak pan podchodzi do tego? Czy mamy się go bać? On jest zagrożeniem bezpieczeństwa Polaków. Również częściowo w aspekcie również psychologicznym są tam elementy seksuologii, ale też często wręcz zaburzenia dojrzewania płciowego, zaburzenia różnicowania płciowego, a więc wady wrodzone związane z układem płciowym. Ja proszę powiedzieć, jakie my mamy zdrowotne problemy. My, to znaczy mężczyźni, my mężczyźni w Polsce, tak jest. Każdy mężczyzna ma prostatę, u prawie każdego mężczyzny ta prostata wraz z wiekiem się powiększa i większość mężczyzn, jeżeli będzie dożywało wieku bardzo zaawansowanego, 80-90 lat, to można przyjąć, że od 80 roku życia 80% mężczyzn ma raka prostaty. Może to być rak istotny kliniczny, a więc taki, który nie będzie dawał żadnych objawów ani żadnych przerzutów, ale jeżeli badania autopsyjne dowiaduje, że u mężczyzn w wieku 80 lat i powyżej ten procent jest proporcjonalny do wieku i mniej więcej odpowiada to wiekowi pacjenta. Ciężko powiedzieć, czy jest to fizjologia. Jest to rzecz, która towarzyszy, która pojawia się coraz częściej. Głównie jeszcze mogę minutę zabrać panu profesorowi. Mam pytanie jeszcze, a jak pan ocenia z perspektywy czasu to, co działo się w Parlamencie Europejskim co do Trybunału Konstytucyjnego, obecność Komisji Weneckiej czy marsze? Wiemy, że pewne zachowania sprzyjają powstawaniu tych stworzeń, jeżeli chodzi już o samą postacie. Ale nie potrafimy nawet przy wykluczeniu, przy włączeniu pełnej profilaktyki, nie potrafimy odpowiedzieć, dlaczego akurat ten gruczoł mężczyzn tak często im dospiera. Ale niezależnie od tego, prostata powinna być pod systematyczną, stałą kontrolą. No tak, przyjmuje się i taki program był niedawno wdrażany nawet w polskiej armii. Profilaktyki chorób stercza od 45 roku życia powinno się badać poziom PSA, czyli antygenu specyficznego dla stercza i odwiedzać się od czasu do czasu, konkretnie raz w roku, urologa. Szczególnie dotyczy to tych, którzy mają w rodzinie, w swojej najbliższej rodzinie chorych, którzy przebyli choroby prostaty, szczególnie raka stercza. Mówi się bardzo często, że PSA nie jest miarodajnym wskaźnikiem. Samo PSA nie jest miarodajnym wskaźnikiem, ponieważ może wzrastać też w takich schorzeniach jak zapalenie prostaty, ale naprowadza już nas, zwiększa naszą czujność.
jednorazowo badanie.